Proszę teraz o zadawanie pytania panie posłanki Joannę Borowiak i Krystynę Wróblewską z klubu Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję. Panie marszałku, panie ministrze. Każdy rząd powinien troszczyć się o bezpieczeństwo swoich obywateli. W tym kontekście ważne są nakłady czynione na służby, które to bezpieczeństwo zapewniają, a zatem ważne jest inwestowanie w kadrę policji, odpowiedni sprzęt, a także utrzymanie posterunków i komisariatów. Tymczasem 8-letnie rządy koalicji PO-PSL zaskutkowały likwidacją wielu lokalnych posterunków policji w gminach. Reforma, zwana wówczas reorganizacją, od 2007 roku spowodowała zmniejszenie liczby posterunków w Polsce z 811 do 399. Argumentem za zmianami organizacyjnymi w policji, którym posługiwała się poprzednia ekipa rządząca, były oszczędności i, kuriozalnie, poprawa bezpieczeństwa obywateli. Tymczasem bezpieczeństwo to zostało wystawione na ogromną próbę. Dziś w wyniku przeprowadzonych szczegółowych analiz i oceny poziomu bezpieczeństwa wiemy, że reforma znacznie wpłynęła na obniżenie poziomu bezpieczeństwa w poszczególnych gminach i małych miasteczkach. Mieszkańcy dotkliwie odczuli także obniżenie poczucia bezpieczeństwa. Zgodnie z zapowiedzią z kampanii wyborczej, rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca posterunki zlikwidowane przez koalicję Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapowiada sukcesywne przywracanie powiatowych posterunków policji. To odpowiedź na oczekiwania lokalnych społeczności i przywracanie fundamentalnego poczucia bezpieczeństwa obywatelom. Kilkadziesiąt posterunków policji zostało już przywróconych lokalnym społecznościom, w tym także w powiecie włocławskim. Panie ministrze, jak przebiega proces przywracania posterunków policji w gminach? Na ile i w jakim zakresie włączają się do niego samorządy lokalne? Dziękuję bardzo. Proszę o udzielenie odpowiedzi sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Jarosława Zielińskiego. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, szanowna pani poseł. W latach rządów koalicji PO-PSL zlikwidowano ponad połowę posterunków funkcjonujących w Polsce. Liczby są jeszcze bardziej smutne niż te, które pani podała, bo z 817 posterunków, które funkcjonowały w grudniu 2007 roku, zostało po 8 latach rządów tej koalicji PO-PSL ich tylko 399. Na początku 2016 roku przeprowadziliśmy liczne konsultacje społeczne w całym kraju. Wzięło w nich udział około 220 tysięcy obywateli. Spotkań odbyło się prawie 12 tysięcy. Jednym z postulatów artykułowanych podczas tych spotkań było oczekiwanie, aby te posterunki wróciły. Zresztą wtedy, kiedy je likwidowano, protestowaliśmy przeciwko likwidacji posterunków. Protestowaliśmy jako Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Ja protestowałem jako wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych wtedy, Administracji Spraw Wewnętrznych. Protestowali samorządowcy, mieszkańcy, a te posterunki zamykano, próbując realizować koncepcję policji na telefon. Przestrzegaliśmy, że to jest błędna koncepcja, która nigdzie się nie sprawdziła i w Polsce się również nie sprawdzi. Zgodnie z naszym programem, programem Prawa i Sprawiedliwości, który jest obecnym programem rządu, pani premier Beaty Szydło, przywracamy posterunki policji. Podczas tych konsultacji zgłoszono 150 lokalizacji, w których posterunki są oczekiwane do reaktywowania. Po tych konsultacjach, po pierwszym kwartale 2016 roku, zgłaszane są kolejne potrzeby. Na chwilę obecną jest takich zgłoszonych miejsc w Polsce 176, ale można przewidywać, że nie jest to koniec. W 2016 roku, właściwie w drugim półroczu 2016 roku, bo to się wtedy zaczęło, trzeba było się do tego przygotować, w skali kraju reaktywowaliśmy 37 posterunków. Na 2017 rok zaplanowanych jest przywrócenie 33. Zaplanowane jest przywrócenie 33 posterunków, przy czym ta liczba się może również zwiększyć w związku z logistycznym zaangażowaniem samorządów. Samorządy z reguły są zainteresowane powrotem posterunków do ich gmin i angażują się logistycznie. Przede wszystkim
udostępniając obiekty, w których te posterunki są ponownie lokalizowane i wnosząc także wkład finansowy związany z remontami tych obiektów. Na dzisiaj wkład samorządów szacujemy na około 700 tysięcy złotych, jeżeli chodzi o te posterunki, które zostały reaktywowane, a już w tym roku, w styczniu do dzisiaj, także dwa posterunki z tych 33 planowanych zostały przywrócone. Szanowni Państwo, aby zapewnić bezpieczeństwo na co dzień mieszkańcom, policja musi być blisko ludzi. Musi być tam, gdzie odbywa się normalne, codzienne życie. Tam, gdzie ludzie żyją, mieszkają, pracują, posyłają dzieci do szkoły, uczestniczą w imprezach sportowych, kulturalnych, gdzie robią zakupy, chodzą do kościoła. Tam musi być policja, niedaleko, nieoddalona o kilkadziesiąt kilometrów i reagująca tylko na zgłoszenia. Zresztą czas reakcji jest krótszy, kiedy posterunek jest blisko, ale co ważniejsze, rozpoznanie zagrożeń jest większe w sytuacji, kiedy policja funkcjonuje na co dzień blisko właśnie tych miejsc, gdzie odbywa się normalne, codzienne życie. Także na pewno przywracanie posterunków jest zjawiskiem nie tylko oczekiwanym społecznie, ale i pożądanym, jeżeli chodzi o wzrost bezpieczeństwa i wzrost poczucia bezpieczeństwa Polaków. Z badań przeprowadzonych ostatnio wynika, że Polacy mają wysokie poczucie bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o miejsce zamieszkania. Bardzo wysokie, bo nawet sięgające 95%, ale właśnie tam, gdzie jest policja blisko, wyraźnie widać, że to poczucie jest większe. Dlatego też ten proces będzie kontynuowany nie tylko w 2017 roku, ale także w latach kolejnych. Zakładamy, że do 2020 roku ten proces będzie trwał, a też nie można przesądzić, że jakieś pojedyncze przypadki będą miały miejsce jeszcze i później. Istotne jest to, że w wielu miejscach, niestety tam, gdzie posterunki zostały zlikwidowane, nie ma dzisiaj budynków, w których można by je ponownie zlokalizować, bo te, które poprzednio służyły posterunkom, zostały przeznaczone na inne cele, użyczone komuś innemu, sprzedane, a bywają przypadki, że też po prostu niszczały w tym czasie i wymagają dzisiaj dużych nakładów. W związku z tym w programie modernizacji służb mundurowych przygotowanym przez resort spraw wewnętrznych i administracji, przez rząd i przyjętym przez parlament już w programie obowiązującym, bo ustawa jest przecież podpisana przez pana prezydenta, przewidzieliśmy, to jest program na lata 2017-2020 dla czterech służb mundurowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, także po części Straży Ochotniczej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Przewidzieliśmy tam właśnie pewną kwotę środków finansowych na odtwarzanie, ewentualnie nawet na budowę nowych obiektów dla przywracanych posterunków policji. Więc we współpracy z samorządami, korzystając z tych możliwości, o których wspominam, będziemy dążyli do tego, żeby tam, gdzie posterunki zostały zlikwidowane, gdzie jest obiektywna potrzeba ich przywrócenia, żeby one mogły wrócić i służyć ludziom, służyć mieszkańcom, podnosząc poziom bezpieczeństwa i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Dodatkowe pytanie zadaje pani poseł Krystyna Wróblewska. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo. Bardzo chciałam pogratulować panu ministrowi za to zaangażowanie w przywracaniu normalności, przywracaniu posterunków policji, które są tak ważne dla obywatela. I teraz mam takie pytanie do pana ministra. Czy te 176 posterunków, na które złożono zapotrzebowanie, zostanie przywrócone i w jakim czasie? Dlaczego zadaję to pytanie? Bo dzisiaj tak naprawdę jest ogromne zagrożenie wśród młodzieży, alkoholizm, narkomania, dopalacze i to, co mi się nasuwa, posterunek bliżej obywatela, szkoła bliżej ucznia i chciałam jeszcze dopytać się, jak będzie wyglądała współpraca między policją a szkołami w takiej działalności edukacyjnej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Odpowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pan minister Jarosław Zieliński. Szanowna pani poseł, każda z tych lokalizacji zgłaszanych, jeśli chodzi o potrzeby powrotu posterunków, jest analizowana indywidualnie. I tak będziemy postępować w dalszym ciągu. Ale w gruncie rzeczy zdecydowana większość albo i wszystkie te
zgłoszenia mają swoje uzasadnienie, ale badamy wskaźniki, którymi policja mierzy poziom bezpieczeństwa, badamy możliwości techniczne, lokalowe, ale jesteśmy bardzo przychylni tym wnioskom, wiedząc, że posterunki policji w terenie blisko ludzi są potrzebne. Żeby, zresztą to jest realizacja także naszego programu, który wynika z analiz, badań i przekonań. Ale realizowane są także inne działania na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i przywracania policji społeczeństwu. Tak ten proces można nazwać. Reaktywowanie posterunków policji jest częścią procesu przywracania policji obywatelom, społeczeństwu, ale działań w tym obszarze jest więcej. Innym takim działaniem bardzo istotnym jest wzmocnienie pozycji policjantów dzielnicowych. Nazywamy ich na wzór lekarzy policjantami pierwszego kontaktu. Oni muszą być najbliżej ludzi, takie mają zadanie w swoich rewirach dzielnicowych. To oni nawiązują kontakty z mieszkańcami, to oni mają rozpoznawać zagrożenia osobowe, terenowe na swoim terenie. To jest trudna funkcja, bo policjant dzielnicowy to jest taka funkcja interdyscyplinarna, która łączy elementy działań prewencyjnych, ale także inne związane z rozpoznawaniem zagrożeń i przeciwdziałaniem zagrożeniom. Całe spektrum można tu wymienić elementów zadań łącznie czy aż sięgających spraw kryminalnych, także to jest rola trudna. Wprowadziliśmy w związku z tym możliwość awansu wewnętrznego. Zostało ustanowione stanowisko starszego dzielnicowego związane z awansem, jeżeli chodzi o prestiż, jeżeli chodzi o poziom wynagrodzenia. Oczekujemy, że to ustabilizuje policjantów dzielnicowych w ich rolach na dłużej. Innym działaniem jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, interaktywne narzędzie informatyczne, z którego każdy może skorzystać w sposób anonimowy, zgłaszając informacje o zagrożeniach. Policja te zagrożenia analizuje, weryfikuje i reaguje na nie, usuwając te zagrożenia. To jest bardzo istotny element, który wykorzystuje nowoczesne techniki internetowe w kontaktach policji ze społeczeństwem, żeby podnosić bezpieczeństwo. Jeżeli chodzi o edukację, szkoły, bezpieczeństwo młodzieży, to jest to jeden z priorytetów policji, zwłaszcza właśnie dzielnicowych, chociaż nie tylko. Kontakty ze szkołami są czymś naturalnym, stałym, oczywistym. Odbywają się spotkania w szkołach, spotkania informacyjne, spotkania realizowane w ramach edukacji i właśnie profilaktyki społecznej. Także tych działań jest naprawdę dużo. Nie mam czasu o nich więcej powiedzieć, ale to są takie wybrane, istotne przykłady wskazujące na to, że policja wraca do ludzi, jest przywracana społeczeństwu, jest blisko ludzi i będzie im dobrze służyła. I może ostatnie zdanie, bo czas się skończył. Nawet najlepiej działająca policja, która ma dobre rozpoznanie zagrożeń i wie dużo, zawsze potrzebuje wsparcia społecznego, bo społeczeństwo wie coś jeszcze. I ważne jest to, żeby zechciało się tą wiedzą o zagrożeniach z policją dzielić. A dzieli się wtedy, kiedy jest zaufanie. Policja ma coraz większe zaufanie obywateli. Nad tym będziemy dalej pracować, bo to jest bardzo ważny element służący bezpieczeństwu, ważne zadanie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie ministrze.